dorównać Gabrysiowi. Na wyspie Sodor był piękny, jesienny dzień. Wszystkie lokomotywy pracowały bardzo ciężko. W Domkowie zjawił się gruby zawiadowca. Przynosił wspaniałe wieści. Gabryś zabierze nowego burmistrza wyspy Sodor na specjalną wycieczkę po wyspie, ogłosił. Gabryś się ucieszył, ale potem coś przyszło mu do głowy. Kto weźmie ekspres, proszę pana, zapytał. Pozostałe lokomotywy były podekscytowane. Ciągnięcie ekspresu to ważne zadanie. Każdy chciał być wybrany. Ale gruby zawiadowca wybrał Emilkę. Kiedy gruby zawiadowca odjechał, Emilka była bardzo szczęśliwa. Ale na Gabrysiu nie zrobiło to wrażenia. Ekspres jest najdłuższym pociągiem pasażerskim na wyspie, syknął. Ja zawsze przemierzam wyspę dwa razy do popołudniowej herbatki. Tobie to na pewno się nie uda. Mam duże koła i będę się bardzo starać, powiedziała Emilka. Duże koła nie czynią dużej lokomotywy, pysznił się Gabryś. Wszyscy wiedzą, że jestem najlepszy. Tomek pomyślał, że Gabryś się popisuje. Dwa razy do herbatki, sapnął. To będzie trudne. Ale Emilka nie słuchała Tomka. Dorównam Gabrysiowi, powiedziała skwapliwie i wyruszyła najszybciej, jak potrafiła. Emilka wjechała na stację Grodkowo. Nie mogła się doczekać zabrania ekspresu, ale był bardzo, bardzo ciężki. Na moje zderzaki sapnęła, wolno odjeżdżając ze stacji, ale wyjechała zbyt wcześnie i zostawiła jeden wagon. Emilka ciągnęła ze wszystkich sił. Postanowiła jechać szybko. Emilka raz przejechała wyspę w dobrym czasie. Jestem tak dobra jak Gabryś, sapnęła z dumą. Emilka musiała przepuścić Edka na przejeździe. Edek jechał najszybciej, jak potrafił. Ale dla Emilki nie był dość szybki. Pośpiesz się, ślamazaro, zawołała. Przez ciebie się spóźnię. Edkowi zrobiło się smutno, ale Emilka po prostu pojechała dalej. Emilka zatrzymała się na stacji Gajówka. Ekspres był połączeniem skomunikowanym z Bercią, autobusem. Ale Berci jeszcze nie było. Złapała gumę i miała opóźnienie. Emilka próbowała czekać. Policzyła do 10. Dwa razy, ale czuła, jakby jej kocioł miał zaraz wybuchnąć. Będę najwolniejszą lokomotywą na wyspie, zawołała. I to nie z mojej winy. I odjechała. Kiedy Bercia przyjechała, Emilki już nie było. Emilka musiała uzupełnić wodę. Ale przy zbiorniku był Kuba. Ciągnął towary niewymagające szybkiej dostawy. Emilka chciała jechać pierwsza. To nieważne, czy ty się spóźnisz, powiedziała. Musisz poczekać na swoją kolejkę, powiedział rozgniewany Kuba. Ekspresy nie czekają, powiedziała Emilka i odjechała bez wody. Emilka jeszcze nigdy nie jechała tak szybko. Jej wagony trzęsły się i kołysały, a pasażerowie byli uderzani i obijani i potrząsani. W końcu Emilka dostrzegła przed sobą Rybkowo. Dwa razy do herbatki, sapnęła szczęśliwa. Jestem tak dobra jak Gabryś. Nagle pojawił się problem. Emilka zwolniła. Co się ze mną dzieje? Zawołała. Jechała coraz wolniej. Emilce zabrakło wody. Sapała i dyszała, ale nie miała już pary. W końcu Emilka całkiem się zatrzymała. Kuba przywiózł grubego zawiadowcę. Był bardzo zły. Powinnaś była poczekać,
powiedział gruby zawiadowca. A teraz jesteś przyczyną zamieszania i opóźnienia. Zostawiłaś wagon, nie poczekałaś na pasażerów Berci i obiłaś swoje wagony. Musisz się nauczyć większej cierpliwości. Emilka wiedziała, że gruby zawiadowca ma rację. Poczuła się bardzo źle. Chciała tylko dorównać Gabrysiowi. Przepraszam, proszę pana, powiedziała smutno. Kuba zaciągnął Emilkę do portu. Potem wrócił po ekspres. Teraz potrzebuję lokomotywy do zabrania towarów niewymagających szybkiej dostawy, powiedział gruby zawiadowca. Emilka wpadła na pomysł. Czy ja mogę je zabrać, powiedziała, jeśli obiecam, że będę jechała wolno? Gruby zawiadowca pomyślał, że to wspaniały pomysł. Ten pociąg wymaga wiele cierpliwości, powiedział. Emilka ucieszyła się. Postanowiła dobrze wykonać swoje zadanie. Dlatego też, gdy nabrała wody i dużo węgla, Emilka doczepiła się do pociągu. Zatrzymywała się na wszystkich właściwych stacjach. I przepuszczała wszystkie inne lokomotywy. Zatrzymała się przed semaforem. Tomek już tam czekał. Uczę się cierpliwości, sapnęła Emilka. Ale gdybym tylko mogła uczyć się jej szybciej, zawołała. Tomek musiał się roześmiać.